Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, że wkroczyliśmy w nową erę, erę ochrony środowiska i jest to coś, jest to realizacja antyludzkiej, niszczącej człowieka, upodlającej człowieka ideologii, równej komunizmowi albo nawet gorszej niż komunizm. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Dzięki nim powstaje wiele, moim zdaniem, wartościowych programów. Chyba już większość z Państwa zdaje sobie sprawę, a przynajmniej powinna zdawać sobie sprawę, że wszystko to, co nas zaczyna negatywnie dotykać, to jest w znacznej mierze efekt walki o ochronę środowiska za wszelką cenę. Walki, która prowadzi do utraty dobrobytu, zubożenia społeczeństw, przechodzenia bardzo często w warunki, które były kilkaset lat temu. I że ta walka jest prowadzona jakby bez sensu, znaczy, że tutaj jest realizowana pewna ideologia, całkowicie oderwana od rzeczywistości, ideologia narzucana w sposób totalitarny, co ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia. My najbardziej to w tej chwili odczuwamy w postaci inflacji. Ta inflacja w znacznej mierze jest tym spowodowana. I teraz zobaczmy dwie rzeczy, że po pierwsze, czy jest jakieś zatrucie środowiska w ogóle? Czy jest jakieś zagrożenie dla życia na Ziemi? No i teraz odpowiedź na to drugie pytanie byłaby taka, że wielu specjalistów, tych prawdziwych specjalistów, mówi, że żadnego zagrożenia dla życia na Ziemi, żadnego zagrożenia dla klimatu nie ma, że ten klimat jest kształtowany przez różne czynniki niezależne od człowieka, jak słońce, jak prądy na morzu i tak dalej. Natomiast oczywiście człowiek zanieczyszcza to środowisko. Jest smog, jest chemia gdzieś tam w glebie, w warzywach, w mięsie i tak dalej, że te warunki życia są coraz bardziej niezdrowe z powodu działalności człowieka. I tutaj pierwsze pytanie, któremu odpowiedzi na to pytanie można by poświęcić kilka programów, ale ja to tylko zasygnalizuję, że efektem, że to wszystko jest efektem dwóch zjawisk. Pierwsze zjawisko globalizacji, drugie zjawisko istnienia i wszechobecności wielkich koncernów. No i kiedyś pamiętam, była taka dyskusja już dawno temu na temat plastikowych butelek. No i ktoś, jakiś dziennikarz zwrócił się do ekologów z pytaniem, czy nie należałoby w ogóle zlikwidować plastikowych butelek. Na co oni odpowiedzieli, że absolutnie to byłoby nieekologiczne, ponieważ to, co jest w plastikowych pojemnikach, przewozi się setkami czy tysiącami kilometrów z miejsca na miejsce i gdyby to było w szklanych naczyniach, to zużycie paliwa byłoby o wiele większe, no bo to szkło to jednak ciężar, i większe byłoby zatrucie środowiska. A teraz pytanie, dlaczego tak jest, z jakiego powodu, prawda? No i odpowiedź jest taka, to taki mój przykład, który w kilku programach już używałem. Pamiętam, że za komuny w takich prywatnych spotkaniach wyśmiewało się komunistów, że produkują ocet w Szczecinie i produkują ocet w Przemyślu i później ten ocet z Przemyśla wożą do Szczecina, a ten ocet ze Szczecina przewożą do Przemyśla i że to jest absurdalne. A co teraz się dzieje? Prawda? Teraz się dzieje właśnie dokładnie to, że napoje krążą po całym kraju, krążą po całej Europie, krążą po całym świecie, nie tylko napoje. Prawda? Wszystko praktycznie, wszystkie wyroby spożywcze, no bo tutaj jest działanie tych wielkich koncernów. Kiedyś było tak, nawet w Polsce za komuny było tak, że wyroby mleczne czy wody mineralne to dostarczano z lokalnej
wytwórni. Jak się jechało do innego miasta, miasteczka na wakacje, to była inna woda, inne serki, inne jogurty i tak dalej, i tak dalej. Teraz możemy spożywać jogurty często z drugiego końca Europy. Tutaj mówię o wielkich koncernach, natomiast globalizm polega na tym, że jakby zmierza się świadomie do likwidacji suwerenności gospodarczej państw, a efektem tego jest to, że różne rzeczy, komponenty, typy towarów produkuje się jedne w tym kraju, drugie w drugim kraju, prawda? I są takie absurdy, też to w jednym z programów wspominałem, że dżem pomarańczowy, który jedzą Australijczycy, produkowany jest w Nałęczowie pod Lublinem przez firmę francuską, prawda? I teraz to się wozi do Australii, prawda? Kiedy, nie wiem, w Australii czy rosną pomarańcze, czy nie, ale pewnie rosną, ale w pobliżu na pewno rosną. No i teraz jakikolwiek towar by nie wyprodukować, to okazuje się, że komponenty do tego towaru albo sam ten towar trzeba sprowadzić z odległości 10 tysięcy kilometrów. Kiedy w Stanach Zjednoczonych ktoś rzucił hasło, kupujemy tylko amerykańskie samochody, to było stosunkowo niedawno, tam z 15 lat temu. I ktoś wyśmiał to hasło, bo powiedział, nie ma amerykańskich samochodów, dlatego że musielibyśmy określić, co to znaczy amerykański samochód. I można by dać taką propozycję sensowną, że amerykański samochód to jest ten, który ma 50% części wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych. I takich samochodów jest bardzo mało, bo z reguły te samochody są składane z części, które pochodzą z całego świata i w Stanach Zjednoczonych w zasadzie się tylko montuje. Sam pomysł samochodu, prawda, to technologia jest amerykańska, natomiast części są wszędzie produkowane. No to w takich warunkach, w których samoloty krążą milionami po niebie na całej Ziemi i spalają miliardy hektolitrów benzyny, no to nie może być zdrowo, prawda? Nie mówiąc o tym, że koncerny przejmują też rolnictwo, zaczyna się produkcja roślin, produkcja zwierząt, prawda? Tu przykładem jest Hiszpania i warzywa, które my jemy z Hiszpanii, które są hodowane w wielopiętrowych szklarniach, i rośliny nie widzą ani słońca, ani wody. Więc to jest jakby jeden aspekt, że krzyczą, i to już wielu zwraca uwagę na to, że krzyczą na nas, że to my jesteśmy odpowiedzialni, że mamy segregować śmieci, że mamy używać żarówek o mniejszym zużyciu prądu, natomiast my praktycznie żadnego wpływu na to nie mamy. To za to odpowiada globalizm i koncerny. Druga kwestia, że tutaj wszystko idzie jakby w kierunku absurdu. Koszty, zresztą jak to widzimy, prawda, że koszty wprowadzania tego, co ekologiczne, przekraczają wszelkie możliwe sensowne rozstrzygnięcia. I tutaj się idzie w zaparte, prawda? Wojna na Ukrainie, brak na przykład gazu, prawda? Nikogo nie, braki w prądzie, nikogo to nie wzrusza. Robi się działania pozorowane, prawda? Mówi się o elektrowniach atomowych, mówi się o fotowoltaice. A każdy fachowiec, który weźmie karteczkę i ołówek do ręki, wyliczy, że tutaj koszty są niebywałe w dłuższym przedziale czasowym, prawda? Czyli ta fotowoltaika 20-25 lat będzie funkcjonować, a później będą tony już nie tylko śmieci, ale czegoś, co będzie strasznie zatruwać środowisko. To samo jest zresztą z elektrowniami atomowymi. Wyliczano, że koszty później
rozbiórki takiej elektrowni i utylizacji tego wszystkiego, co tam jest, no to będą wyższe niż wszystko inne, co wcześniej się wydarzyło, a poza tym no, jakby nie za bardzo będzie można z tym coś zrobić. I teraz zobaczmy, że tu się pojawiło coś takiego, co jest ekoterroryzmem i co jest państwowym ekoterroryzmem. I z drugiej strony cały czas nas okłamują, oszukują, czy chcą doprowadzić do sytuacji takiego upodlenia człowieka. No bo przykład, kiedyś zrobiłem taki program o Billu Gatesie i krowach, prawda, on jeden z pierwszych głosił, że trzeba wytłuc wszystkie krowy, bo krowy, przepraszam za sformułowanie, ale to jest sformułowanie z książki Gatesa, krowy pierdzą i bekają i to powoduje takie straszliwe ocieplenie klimatu, że się w głowie nie mieści i trzeba, znaczy pierwsze lekarstwo, inna karma dla zwierząt, oczywiście dużo droższa, drugie dla krów, drugie lekarstwo, specjalne lekarstwa dla krów, żeby nie bekały i żeby nie pierdziały, czym mniej. Przepraszam za te słowa, ledwo mi przechodzą przez usta, no ale to cytuję Billa Gatesa. Język naukowy, język polityki, taki to oto jest ten język. No i teraz naukowcy przedstawiają twarde dowody, że są dwa typy gazów cieplarnianych. I te wydzielane przez fabryki to potrafią przebywać w atmosferze kilkaset lat, więc one się tam kumulują i faktycznie mogą być jakieś skutki tego negatywne, ale nie aż takie, żeby to było ocieplenie klimatu i nie wiem, zanik życia na Ziemi. Natomiast to, co robią krowy, to jest naturalne i to się po jakimś czasie te gazy się rozkładają i teraz przychodzą nowe, znaczy stare krowy, to co z nich wyszło się rozkłada, dochodzi to, co przyszło z nowych krów i poziom tego zanieczyszczenia, jeżeli to w ogóle można nazwać zanieczyszczeniem ze strony krów, jest zawsze taki sam. Nie mówiąc o tym, że w tej chwili jest coraz mniejszy, ponieważ krów ubywa, bo ta propaganda przeciwko krowom jest tak wielka, że po prostu rynek sprzedaży przede wszystkim wołowiny się kurczy. Nie? I na przykład dane amerykańskie pokazują, że po głowie bydła tam się zmniejszyło chyba o jedną, o ile dobrze pamiętam, nie jest to takie ważne. Chyba o jedną trzecią. Absurdy, jakie temu towarzyszą, prawda? Już w tej chwili na rynek wprowadza się sztuczne mięso hodowane w laboratoriach, wprowadza się, stara się wprowadzić, co powoli idzie. I to nie tylko chodzi o sztuczną wołowinę, bo sztuczne mięso kurczaków i tak dalej, i tak dalej. Wprowadza się, hoduje się, powstają wielkie hodowle robaków, insektów, owadów, którymi chce się karmić ludzi i tutaj ludzie no, protestują, ale jest coraz więcej zwolenników, którzy no, dla idei, dla dobra Matki Ziemi te robaki jedzą. Znaczy, to nie musi być postać sam, że robaka dają na talerz, prawda? Przerabiają te robaki w różne rzeczy. Na razie udaje się i w coraz większym stopniu robaki zastępują mięso w karmie dla psów i kotów. Ale to, co jest już takim znakiem, można powiedzieć, ze zwierzęcenia, z wyrodnienia, zaniku cywilizacji, to co ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie i tu sobie pozwolę zajrzeć do cytatu. To ostatnie wydarzenie było z września 2020 roku. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom przyjął prawo zezwalające na przekształcanie ludzkich ciał w ziemię ogrodową. Prawo nie zabrania sprzedaży takiej gleby ani jej wykorzystania do uprawy żywności przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. I teraz okazuje się, że to nie jest pierwszy stan, który wprowadził takie przepisy, bo wprowadził już je Oregon, Waszyngton, Colorado, Vermont. Tylko w tamtych stanach nie zezwolono na używanie tego, co uzyskali z ludzkich zwłok, jako ziemi czy nawozu pod kwiatki, marchewkę, pietruszkę, pomidory i tak dalej. Znaczy, no zobaczmy, to jest to jak dzicy, prawda? Jak dzicy. Natomiast tu są dwa aspekty. Na pierwszy aspekt. Ja kiedyś dawno temu, w latach 90. napisałem taką książkę pod tytułem Jak ustrzec się choroby szalonych krów. Choroba szalonych krów się wzięła z potraktowania zwierząt tak, jakby były mechanizmami, prawda? Czyli pierw zmuszano krowy do dawania dużej ilości mleka, za dużej na ich możliwości, czyli one nie były w stanie zjeść tyle, żeby uzupełnić te braki, które wynikały z produkcji, brzydkie słowo, przez nich mleka, i chorowały, zdychały, i zaczęto karmić krowy mięsem, to znaczy mączką, którą dosypywano do pokarmu. No i efekt był choroba szalonych krów, i później się okazało, że ludzie na to chorowali w różnych regionach świata, tam, gdzie spożywali mięso ludzkie, prawda? Czyli różne takie dzikie szczepy jakieś, gdzie kanibalizm był na porządku dziennym. No i teraz w ramach tych badań związanych z tą odzwierzęcą chorobą Creutzfeldta-Jakoba, naukowcy doszli do wniosku, że tą chorobę można złapać też przez warzywa, a nawet przez kwiaty, prawda? Że róże, które podsypywane są nawozem z mączki krowy czy innego ssaka zarażonego chorobą Creutzfeldta-Jakoba, wydzielały te zarazki razem z zapachem. I tu mamy jakby nauczkę, i teraz ta nauczka jakby niczego nie zmienia, będzie się nawozić ludzkimi ciałami warzywa. Być może, że wpadnie się jeszcze na inne pomysły. I teraz zobaczmy, skąd to się wzięło, prawda? To znaczy tak, pierw ludzi chowano na cmentarza. No i podejście takie barbarzyńskie doprowadziło tych ludzi do stwierdzenia, no, że ziemia to ma swoją wartość, nie będzie się robić cmentarzy na pustyni, gdzieś się je robi przy miastach, no to jest zmarnowanie ziemi, no i teraz koncepcja spalania zwłok, prawda? To się robi murek, w tym murku się umieszcza urny wielopoziomowo, prawda, 8 pięter, też w Polsce takie są. I tylko, no, że wyszedł jeden problem, prawda? Że spalanie zwłok to bardzo zanieczyszcza środowisko, bo dymu tam i różnych substancji smolistych i tak dalej jest bardzo wiele. No i stąd wymyślono, no bo już wszyscy chcieli, jakaś większość populacji amerykańskiej, jakaś znaczna liczba, powiedzmy ostrożnie, chciała palić zwłoki, no to to zanieczyszczenie środowiska, no więc będziemy przerabiać je na kompost, na nawóz, na ziemię. Nic się nie zmarnuje, zatrucia nie będzie, zatrucie najważniejsze, ważniejsze niż wszystko. I teraz specjaliści biją na alarm, że mało tego, że to prowadzi do takiego zezwierzęcenia z ludzi, robi się kompost, karmi się ludzi robakami, ale to prowadzi do takiego zbiednienia, doprowadzi do takiego zbiednienia społeczeństw, że cofniemy się w perspektywie poziomu życia, w perspektywie dobrobytu o 50-100 lat, i nasze dzieci będą żyły w warunkach 100 razy gorszych niż my. Nasze dzieci, no może nasze wnuki. Dziękuję bardzo. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego, Masoneria Polska 2022, Polska w kleszczach masonerii, dostępna na kapitalbook.pl.